Cześć moi drodzy, witam was po raz kolejny w takim premierowym odcinku. Nie wiem, ile tych odcinków tutaj zaplanuję sobie. Chodzi oczywiście o Westland 3, gra, która już ma chyba z rok albo nawet troszkę więcej, około roku. No i kupiłem ją razem z takim dosyć ciekawym steelbookiem, tak on się prezentuje. Lubię te steelbooki, bo to zawsze no, zupełnie inny jakby rodzaj doznania, kiedy to na półce jest, zamiast tych takich zwykłych pudełeczek, które są po prostu, no, rzekłbym brzydkie, no ale takie są, więc tam nie narzekam. Jak się je ułoży w takie szpalty, to jednak no, jakoś to tam wygląda jeszcze. No i ponieważ to kupiłem sobie, to zainstalowałem, no właśnie wkładam to do instalacji, patrzę, a tutaj akurat jest promocja na ten Expansion Pass za też nieduże pieniądze. No ogólnie gra kosztowała 50 zł, Expansion Pass też około 40. Plus tam ten kod, który się wklepuje, to jest NATO kod, tutaj był z tą grą. Normalnie to kosztuje 18 zł, więc zważywszy, że te karty są troszkę tańsze, które sobie kupujemy tutaj do gry, jak to można kupić taniej, to jeśli nie wiecie, to na jednym z odcinków ja to pokazuję wam. Żeby nie płacić pełnej kwoty, możecie sobie wykorzystać po prostu takie kody, które nam obniżają cenę, czyli zamiast 100 zł płacimy 80. No generalnie tak to funkcjonuje. Ale abstrahując już od tych zakupów wszystkich, zaczynamy rozgrywkę. Ja jestem zielony w tą grę, bo w ogóle nie wiem, o co w niej chodzi. Więc sobie ją uruchomimy. To jest pierwsze uruchomienie. Zobaczymy, co tam będzie. Już sobie skonfigurowałem ekran przynajmniej do tego, żeby już was tutaj tym nie zanudzać taką konfiguracją typu tam ustaw czernie, ustaw biele, no to tam niepotrzebne jest. No i zaczynamy. Ja sobie tylko ustawię, wiecie, mikrofon, bo ostatnio był przystosowany do gry. O, teraz widzę pełny ekran. Super, to możemy grać. Na razie mamy ekran taki ogólny. Dobra. No i tutaj były też informacje odnośnie tych dodatków, że drużyna z poziomu tam 6 czy z 9 będzie mogła grać w dodatek. A tu widzę, że chyba jeszcze raz tą kalibrację robimy, czyli pewnie przejdziemy to od początku. Ustawmy sobie takie troszkę jaśniejsze to. O, i to mamy właśnie tą nową zawartość, czyli jeszcze raz to samo. Zakupiona zawartość do pobrania, ten Cult of the Holy Detonation, misja Góra Cheyenne. Stanie się aktywna po wczytaniu mapy świata z drużyną z poziomu 16. Nie wiem, co to ma znaczyć, czyli chyba chodzi o to, że dopiero od 16 poziomu będę mógł w ten dodatek zagrać. No to w porządku. A ta druga, to drugie DLC, to jest Battle of Steeltown. No i ta jest troszkę szybciej dostępna, bo chyba już poziom 9. Nie wiem, czy poziom 9 to jest jakby trudno osiągnąć, czy nie. Dobrze, moi drodzy, ja na chwilę wyłączę tutaj kamerkę, żeby zobaczyć, co jest tu. To jest tylko wybierz, dobra. No i lecimy tak. Tryby, oczywiście mamy tryb dla wielu graczy, ale zobaczmy sobie w ogóle w opcjach, co my mamy do wyboru, bo zawsze to patrzę. Mamy język. Jeżeli chodzi o wybór języków, to wam pokazuję, jakie są w ogóle w tej wersji pudełkowej, czyli mamy. Gdyby ktoś nie chciał grać po angielsku, no to może grać po francusku. To jest hiszpański, niemiecki, polski, rosyjski, włoski i portugalski, czy brazylijski. Nie wiem, czy się różni brazylijski, portugalski od portugalskiego, który mówią w Portugalii. Nie znam się na tym. No oczywiście zostawmy sobie polski, rzecz jasna. Nie wiem, jaki jest język w ogóle gry. Wydaje mi się, że tam chyba nic nie mówią pewnie, skoro nie ma tutaj audio. Dobra, teraz interfejs. Zobaczmy rozmiar tekstu średni. To zostawmy, bo jest chyba tylko... A, jest jeszcze duży. A myślę, że średni na razie zostawimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało potem na telewizorze. Wypełnienie podświetlenia. Tego chyba na razie nie muszę robić. Napisy są włączone. To mogą być włączone. No bo nie wiem, jak to inaczej. Jasność ekranu to już jest. Jeszcze zobaczmy z dźwiękiem, jak my tutaj mamy.
No dobra. Słuchajcie, to wszystko, jeżeli chodzi o tą konfigurację. Zaczynamy nową grę i zobaczmy od czego. Gra to wygląda jak coś w rodzaju Fallouta. Westland, czyli jakby zachodnie kraje, coś takiego właśnie, Westland. Wybierzmy sobie... Poczekajcie, bo teraz mamy tak, bo teraz to już nie wiem, co to jest. Turysta, wpadnij do przepięknego Colorado dla pragnących zwiedzić wszystkie zakątki i poznać historię tego miejsca bez obaw o bojowe wyzwania przerywające bieg fabuły. Aha, bo to jest walka na trywialnym poziomie. Rozumiem, to jest po prostu poziom trudności dla osoby, która chce jako turysta tylko tam być, czyli nic mu generalnie nie grozi. No nie. Możemy wybrać sobie rekruta. No, nie dlatego, że ja chcę troszkę powalczyć, więc myślę, że to sobie weźmy trochę trudniej. Rekrut, człowiek pustkowi. Ponura, ale uczciwa apokalipsa dla nowych i powracających osób, pragnących doświadczyć pustkowi zgodnie z pierwotnymi zamiarami twórców gry. Tak, czyli to jest ten średni poziom, taki domyślny przez twórców, jak to wymyślili sobie. No, tych reszty to nie sprawdzam, czyli strażnik. Bratobójczy ogień włączony. Walka na ekstremalnym poziomie. Koszmar, straszny Han. To cóż, albo rekruta wybierzemy sobie. No jestem zainteresowany bardziej w sumie fabułą niż walką, więc nie wiem, można też dostosować troszeczkę. A, zobaczcie, bo tu mamy permanentną śmierć. Członkowie drużyny, którzy nie zostaną na czas ocuceni podczas walki, nie przechodzą w stan obezwładnienia, tylko permanentnie umierają. Permanentna śmierć może zostać włączona jedynie w trybie dla jednej osoby i nie może zostać wyłączona po włączeniu, ach rozumiem, czyli tutaj trochę inaczej, bo czasami jest tak, że możemy tą permanentną śmierć wyłączyć, ale już potem włączyć jej nie możemy, a tu jest chyba troszkę inaczej. No dobra, wybraliśmy sobie tą środkową, czy to domyślna wariant, jak to twórcy gry sobie wykoncypowali. Więc gramy na tym poziomie trudności i mamy jakieś fajne demko, to ja się wyłączę oczywiście. It's been a rough few years for the Desert Rangers. When the world ended, they tried to bring some order to what was left of Arizona. But then, the Cochise AI woke up, and they found themselves in a fight to the death with its robot army. In the end, they had to nuke their own base to kill the damn thing for good. Been hard going ever since. Then, the Rangers heard from a fella calling himself the Patriarch. Said he owned Colorado, but his kids were trying to steal it from him. And if the Rangers were to come and put him in their place, he'd give Arizona all the food and supplies it needed to rebuild and survive. Whoa! Sorry, Major. No way we're getting through that. 10-4, Cody. Advance team reported an alternate route across a frozen lake. Find it. Copy that. Well, reluctant as the Rangers are to interfere in family squabbles, they weren't really in a position to say no. Our route's around that dam on the far shore. Scouts, check out the ice and lead us across. Yes, ma'am. So the brass sent Ranger Team November across the Rockies. Because the aid he was promising the Rangers wasn't just their best hope. It was their last. Okay, Major. All good. Come ahead. Shit! Run that way! Get him! Get him! Hostiles!
Yeah. It's been a rough road lately. But that's the thing about the Rangers. It doesn't matter how hard it gets or how many of them fall. They keep on fighting. The Rangers never stop fighting. No dobra, bardzo fajne, stylowe to intro. No podobało mi się. I teraz tak, tworzenie postaci, dlaczego ja mam dwoje? A, no bo można być albo chyba tutaj mężczyzną, albo kobietą. Yuri, żołnierz. Zobaczmy, a ta pani nazywa się Spency, jest medykiem bojowym, tylko zaraz, bo ja mam dwójkę, to prawdopodobnie można wybrać, a dobrze, już teraz rozumiem, bo wybieramy sobie gotowych, albo też możemy stworzyć postaci, ale dwójkę, nie jedynkę, gramy w dwie osoby. Czyli można grać w koopie z kimś oczywiście, dlatego tam był ten tryb multiplayerowy, no ale ja nie mam z kim zagrać, więc zagram po prostu sam ze sobą. No, będziemy prowadzili dwójkę, to wybierzmy sobie jakiś... Patrzcie, ten się nazywa Chris i ten też, tylko że tu przez K. Jeden jest kupcem, drugi wynalazcą, a ta jest kobietą po prostu. Dobrze, mamy tutaj żołnierza i medyka bojowego. To jest taka domyślna para, zobaczcie, Yuri i Spency. To kochankowie i rywale od pierwszego dnia wśród strażników. Mi się przypomniał serial, nie serial, film fabularny Mr. and Mrs. Teraz nie pamiętam już jacy, ale jeśli kojarzycie, to też tam była taka para. Oni byli rywalami, ale jednocześnie małżeństwem. Więc duch rywalizacji motywuje ich w dążeniu do doskonałości i niebezpiecznych wyczynów. Przejrzyjmy sobie wszystkich, żeby fajnie poczytać. Punkowi, kochankowie. Dreszcze, śmierć i rozwałka są siłą napędową tej pary zakochanych w sobie punków, którzy wydarli się ze szponów kultu, w którym zostali wychowani. No, chyba nie będę nimi grał. Ojciec i córka. O, to jest w ogóle ciekawe zestawienie. Po śmierci żony William praktycznie przestał się odzywać i został prawdziwą maszyną do zabijania, a córka, Li Tsing, mówi za niego, a także pomaga w zabijaniu. Mówi za niego. A może ona zna angielski, a on po prostu nie, albo on jest, zobaczmy... Informacje podstawowe, samotnik, dziwactwo, tylko bez dziwactw. Nie wiem, co oznacza dziwactwo tylko bez dziwactw. Oni tutaj też nie mają tych dziwactw. Dobrze, Dusty i Mari lub Maria. Dusty jest survivalistem, czy survivalistką właściwie, a ten Mari jest moderem. Albo jest moderką, bo to chyba wygląda tutaj, że to jest kobieta. No i takie zestawienie to jest mentor i uczeń. Ci najemnicy pracowali zarówno dla dobrych, jak i złych dowódców. Mają nadzieję, że tym razem walczą dla ludzi, którzy nie każą im popełniać strasznych czynów. Tak trochę mniej mnie ta para pociąga, żeby nimi grać. Technogłowi. No to tutaj żeśmy już ich widnieli, ale nie czytaliśmy. Zakochani w sobie mózgowcy, choć niezręczni wobec obcych, we własnym towarzystwie są rozgadani, rozkoszując się dowcipami zrozumiałymi jedynie dla nich. O, to nawet może być ciekawa rozgrywka. On jest kupcem, ona wynalazczynią, no i on tak, broń automatyczna, nerdowskie rzeczy, przedziwna nauka, Lizus. Koneser i gadżeciara. Jest podkreślone na niebiesko. Ciekawy jestem, co w tworzeniu postaci byśmy mieli. No, pewnie dosyć dużo rzeczy. Ciekawe, co to jest to dziwactwo. A, no tak, możemy sobie wybrać, prawda, że tam jesteśmy kamikadzem, samotnym wilkiem, wilkiem. Mim też jest. No, dosyć fajnie to jest zrobione. Dużo jest tych wszystkich dodatków. Możemy też portret. To możemy stworzyć własne dwie postacie. Albo wybrać tę, która...
które już są. Z tych, które już są, to się zastanawiałem nad tym, nad ojcem i córką, czy nie zagrać właśnie nimi. Też fajny jest ten Yuri i Spensy. Facet, kobieta, więc para fajna. Kochankowie, rywale, więc taka mieszanina właśnie dobra i zła, powiedzmy, nie? To dosyć intrygujące jest. No i zobaczmy, on ma broń automatyczną, ona mała broń palna, pierwsza pomoc, walka bez broni. On jest twardzielem, nie wiem co by to znaczyło, ale może modyfikować broń, nie mają dziwactw. No i tak, ona lubi pojedynki, a on jest podżegaczem wojennym. Co by to miało znaczyć? No, tak się zastanawiam, czy na pierwszą rozgryweczkę, nie wiem to ile godzin ta pierwsza rozgrywka zajmie, czy nie wybrać ich, ale spróbujmy zobaczyć jeszcze, jakbyśmy mieli do tworzenia imię, mężczyzna, głos, informacje podstawowe, mur książkowy, co by to miało znaczyć? Bonus doświadczenia dostajemy, tutaj jest z kolei percepcja, bo możemy sobie też troszeczkę podejrzeć, ale kim był ten nasz bohater już stworzony, bo tutaj nie widzę ich. On był podżegaczem wojennym, prawda? Podżegacz wojenny, a tutaj nie ma. To jest tło postaci, ale to wydaje mi się, że nie bardzo widzę. Mamy też broń początkową. Wiecie co, ja nie będę chyba tworzył swojej postaci na razie, bo no, zakładam, że te wybory są dosyć fajne. Młodzi strażnicy po prostu, weźmy sobie ich. Ale możemy też zobaczyć, tych to na pewno nie. Zobaczymy też tutaj. Walka w zwarciu, podstępny kutafon, zaklinacz zwierząt. On jest samotnikiem, ona mścicielem. Umie z kolei ona otwierać zamki, jest lizuską i też snajperką fajną. Wiecie co, powiem wam, że coraz bardziej przekonuję się jeszcze albo właśnie ojcem i córką, żeby zagrać. No to może być całkiem ciekawa rozgrywka. Taka bardziej coś w rodzaju właśnie jak mieliśmy w The Last of Us, prawda? Tam nie było wprawdzie ojca, ale można powiedzieć, że ten mężczyzna dla niej stał się takim ojcem, no też po stracie swojej córki, tak podświadomie traktował tą młodą jak właśnie swoją tą córeczkę, którą stracił wtedy w trakcie tego eksodusu na samym początku właśnie gry. No to co? Wydaje mi się, że chyba wybierzmy sobie tego ojca i córkę. Dobra, to spróbujmy z nimi, jednak decyzja zapadła. Dobra, co my tutaj? Hold him off, Team November. Concentrate on this heated shot. Find me a minute, I think I can get the weapons online. Dobra, zaczynamy w tym miejscu, gdzie kończy się intro. Słuchajcie, to wygląda jak... Kurczę, tu jeden zginął. Czekajcie, co ja mam w ogóle zrobić? Bo ja nie rozumiem... Ach, dobrze, to jest taka turówka z tego, co widzę. Coś w rodzaju... ach, dobrze. Czyli to jest RPG, ale takie w rodzaju XCOM, przynajmniej początek, tak mi się wydaje. A, no dobrze, to już mniej więcej kojarzę. Znaczy, kojarzę przynajmniej sobie mechanikę tej gry. Czyli ja się stąd nie będę raczej ruszał, tylko tak, mamy tryb ataku, ostatnie akcje to nie wiem, koniec tury nie, obejrzyj. Lead Sing to jest chyba, bo my się nazywamy William, a Lead Sing to jest ta nasza córka. Tryb ataku. To się co, zupełnie nie kojarzy. Celowanie w grupę. Menu to nie. Dobra, mamy tu ekwipunek. Kurczę, czy on ma to wszystko? No całkiem możliwe. Chociaż, to powiem wam, nie jestem pewny.
Ale dosyć dużo jest, jeżeli chodzi o jego ekwipunek. Nie wiem, czy on to wszystko ma. Karabin, gradobicie, pistolet maszynowy, zamić. To podejrzewam, że może i tak. Dobra, czyli musimy tu wyposażyć się najpierw w jakąś broń. Miotacz ognia, rakieta. Sporo jest tutaj tych rzeczy. Ostrze zimy, broń zwykła. Grizzly, jak my możemy zobaczyć statystyki tej broni? Oj, 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 powiem wam, że dosyć dużo tutaj jest do czytania. Naprawdę dużo, z tego co widzę. Ja będę musiał sobie to tak na spokojnie przejrzeć, bo tak jak powiedziałem, no nie jest to żaden samouczek, bo ja po prostu nie znam tego. Tu umiejętności, sporo tego jest, cechy, no... Wydaje mi się, że dosyć to może być... wymagające, jeżeli chodzi o sam początek rozgryweczki. No, że będziemy musieli tutaj jednak poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z tym. Zobaczmy w ogóle, że my nie mamy tutaj za dużo wyposażenia. W związku z tym, że mamy tego wyposażenia, bo tak, tutaj mamy tylko co? Nóż myśliwski. Ale przecież my możemy tutaj chyba wyposażyć się w lepszy. Może weźmy ten zimowy. To. I czy my teraz możemy spróbować wycelować? Tak, możemy. No dobra. To już mamy pierwszych. Zamknij. Za mało. Czyli możemy tylko chyba zamknąć to. Tryb ataku. Za mało punktów. Ostatnie akcje. Koniec tury. No nie. Czy my możemy teraz... A, możemy nim się jeszcze przesunąć. No, ale nie chcemy za bardzo. Sekundka, obrona. Przykucnij i chroń się przed atakiem. Możemy to zrobić. Teraz mamy jej ruch. Ona ma już jakąś broń, ale możemy rzeczywiście zobaczyć, w co można ją wyposażyć. Ona ma coś takiego. To jest tandetna snajperka. Jakieś tam obrażenia ma, ale możemy tu wyposażyć się w znacznie lepszą broń, widzę od razu. Wiecie, nawet miotacz ognia jest. No to podejrzewam, że to są wszystkie te dodatkowe, jak to się nazywa? Tutaj jest coś takiego. To jest pakiet przetrwania w Colorado. To jest ten taki dodatek DLC chyba, taki trzeci, który ekstra z tą grą chyba dostajemy, bo to jest Day One Edition chyba. Tak. No i ta wersja akurat ma też chyba to. I podejrzewam, że dlatego mamy tutaj tą broń, ale to nie ma się co tutaj napalać, bo podejrzewam, że za chwilę znajdziemy dużo lepszą broń, to jest tylko na sam początek. No dobra, strzelamy tutaj do tego... No nie, będziemy strzelać. Dobra, żeśmy jednego zlikwidowali. No dobra. I teraz możemy chyba spróbować za mało PA, ale to ostatnie akcje. Obrona, albo możemy przygotowanie. Zakończ turę, przenieść niewykorzystane do następnej. Nie, to my się schowamy. Nią też. O kurczę, ale tutaj się zbliża. No się nie spodziewałem. Oż, ja cię szkręcę. Zobaczcie, naszych tutaj towarzyszy zabili. Aż się dostaniemy do niewoli, jak nic. Musimy uciec po prostu stąd, no bo ja nie wiem, co mamy zrobić. No, przedostać się nie. Z kim ja mam walczyć? Powiem wam, że nie mam pojęcia. Zobaczmy, co tu możemy zrobić w ogóle. Czekajcie, spróbujemy przejść do trybu ataku.
I tak. Tu oczywiście są procenty, to one chyba pokazują nam procent na trafienie, tak się domyślam. No ten ma 66, tutaj Wojnobot Dorsejów. Do tego nie ma co strzelać. No i ten nas chyba załatwi. Nie wiem, będę strzelał do niego, ale wątpię, żebym go... No zobaczcie, trafił, bo no to nie ma szans tutaj. Dobra, to ty w takim razie wejdź na tej obrony. Podejrzewam, że robię coś pewnie źle znowu. Dobra, tu się udało. No i zobaczmy, czy nie zginiemy teraz. Próbują nas ostrzelać. O kurczę, no słuchajcie, całą naszą załogę wybiją tutaj. No dobra, mamy coś, co nam pomoże pewnie przeżyć. To jest jakieś działko. A, zobaczcie, to jest fajne działko. Możemy nim zgładzić pewnie. Spróbujmy. Łoś, zobaczcie, co tu się stało. No to dobrze, to w takim razie ty... Spróbuj tego wykosić. A ta moja córa, no to tego. Gdzie ona fajnie z tej snajperki załatwia. No ten staruszek trochę gorzej nam tutaj wypadł. No widzicie, oni uciekają, bo doszli do wniosku, że tutaj jednak... No pięknie. No i co? Kogoś jeszcze tutaj mamy? Do tego. No, trzeba było się przesunąć, a nie tak strzelać po prostu. A ona... Czekajcie, to nim przejdziemy. Dobra, niech on się schowa. Natomiast ona... Ma 55%. No, no jednak trafiła. Listen, if you want to live through this, we gotta take out the bastards with the rocket launcher up on the dam. We'll each find our own way up there and catch them front and back. Got it? No dobra, pani major, zrozumiano, musimy się dostać. Arizona's depending on us. There's no giving up here, there's no going back. All right, move out! And keep an eye out for survivors. Let's not leave anyone behind. Look at them doodle bugs run! Come on, cousins! Don't let them scatter! Keep them together while I reload the rocket gun! Man, I love this thing! Dobra, nie wiem jeszcze kto tu przez radio nam mówił, ale wiem, że możemy... pozabierać troszkę tych rzeczy. O, widzicie, to jest niby spalona książka, ale warta jest 10 dolarów. A złom z kolei warty jest tylko 1 dolara, no ale... Czekajcie, teraz nie wiem, to jest spleśniała skarpeta. W dodatku jest coś w niej żywego i wcale nie mowa tu o twojej stopie. Nie wiem, co to jest to u góry, to są chyba nasze... Nie wiem, co to może być. To, czy to są... A, dobra, już chyba rozumiem. Wiecie, co to jest? To jest wszystko z tych ludzi, którzy tu zginęli. No możemy przejrzeć sobie po prostu. W ten sposób nie musimy chodzić po całej planszy pewnie. A to jest fajne rozwiązanie. Mamy też kolce, czyli amunicję jakąś taką w przyszłości. Mamy też resorak Hot Wheels. Dosyć warty. Żółta śnieżka, znowu. To jest umiejętność. Rzuć wybraną postać, a zacznie się zastanawiać, dlaczego jej życie tak się potoczyło. Przy sukcesie 10% szansy na dodanie smród, 5% szansy na dodanie czarna odwilż, 5% szansy na dodanie zgnilizna z Denver.
i tak dalej. Nie chce mi się tego wszystkiego czytać. Nie wiem też, o co chodzi za bardzo. Dostępna jest nowa umiejętność. Nie wiem, ja to wszystko oczywiście wezmę. Tak samo te wszystkie skarpety. Nawet tkanka mięśniowa to część ziemi rzemieślnicza. Można dać komuś do badania pewnie. Jakiegoś Frankensteina może stworzyć przez to. Czy właściwie nie Frankensteina, tylko no, ten potwora Frankensteina. Ludzkie zęby i złom. No dobra, weźmy jednak wszystkie te rzeczy. Dobra. No i tutaj z tego co widzę, no możemy swobodnie się przemieszczać. A pewnie jeżeli zobaczymy przeciwnika, to przejdziemy w tryb turowy. Domyślam się, prawda? Mamy tak, obrażenia, a tak jeszcze tak patrzę właśnie na te wszystkie dodatkowe możliwości, jak to wygląda. No dobra, wydaje mi się, że jest... O kurczę, widzicie, to trzeba uważać. Nasz bohater może zaraz zginąć, bo on się nie chce... O, ugasił się. Wiecie co, ja na wszelki wypadek zrobię... Szybki zapis. Wydaje mi się, że nic mi on za bardzo nie kosztuje. Tryb wybierania grupy. Czy my możemy zamienić w takim razie R3? Aha, teraz chodzę tylko jedną postacią, a teraz chodzimy we dwójkę. No dobra. Co tu chyba trzeba jakoś przebiec? O. Okej, okay, tutaj ktoś łupi chyba tych... A, od nas zauważyli. Tryb ataku. Czy mogę do niego... Dorsey łowca. Dobra, atakujemy go, bo... Chyba nie jest z nami, prawda? A, to myślę, że na razie wszystko można zabrać. Co tu się stało? Chyba w ten lód walnęli. Dobra, idziemy. Tu uwaga na ognisko znowu. Ktoś rozkroił brzuch tego strażnika i usunął jego wnętrzności. Matko, z rysów jego twarzy można wyczytać, że był podczas tej operacji żywy. Jej. Chcą nas przerazić tutaj. My musimy się dostać, bo zaraz zobaczymy, o co chodzi w naszej misji. Czy my gdzieś tutaj mamy? Dziennik misji jest, prawda? No i mamy nasz konwój został... Ja może przeczytam, żeby tak się zorientować w ogóle, co się stało. Kim my jesteśmy i jakby do czego dążymy, zanim się ten odcinek skończy, bo no, chcę, żebyśmy jakby troszeczkę tak powzięli decyzję, czy ja i moi widzowie, no bo tutaj też nie nagrywam tego dla siebie, czy my chcemy z tej gry dalsze odcinki, czy to w ogóle jest coś ciekawego. No a ciekawego będzie pod tym względem, czy po prostu ta misja i ta fabuła w jakiś sposób może się podobać. No zobaczymy. Nasz konwój, czyli kim my jesteśmy? My jesteśmy chyba tymi strażnikami, prawda? Z tego intra, czy którzy chcą chyba te Colorado postawić na nogi. No i będziemy się z różnymi tutaj bandytami musieli zmierzyć. Pewnie i nie tylko. No i tak, pierwsza misja to jest witamy w Colorado. Nasz konwój został zaatakowany przez nieznanych napastników na zamarzniętym górskim jeziorze. Major Pras... Sad, nasza dowódczyni, próbuje zwołać ocalałych do kontrataku. No i taka podmisja jest, żeby znaleźć drogę na szczyt Tamy. Siły wroga strzelają do naszego konwoju ze szczytu pobliskiej Tamy. Aha, to te pociski, które tu uderzają w ten lód, to są prawdopodobnie jakieś działa zamontowane na szczycie Tamy. No i nasza major, Prasad, kazała nam się tam z nią spotkać w celu przeprowadzenia kontrataku. Po drodze na górę powinniśmy wypatrywać ocalałych strażników. To może kogoś jeszcze znajdziemy. Misje poboczne nic nie ma, zakończone nic nie ma. No dobra.
Myślę, że sobie tutaj zrobimy po prostu save'a, przerwę, żeby ten odcineczek taki właśnie był na około te mniej więcej 30 minut. No i ciekawy jestem, jak się wam w ogóle ta gra podoba. Pewnie część z was tą grę oczywiście już przechodziła. I jakby może ją zarekomendować lub też nie, to wystarczy napisać po prostu, czy chcielibyście ją u mnie na kanale oglądać, czy jest to Gunsegal, czy też w ogóle nie chcecie tego robić, to wtedy ja sobie to przejdę pewnie gdzieś tam sam i nie będziemy z tego robili gameplayów. No to zależy, tak, od tego, jak to się w ogóle przyjmie, czy to będzie coś ciekawego, czy nie. Bo ja, tak jak mówię, nie grałem, nie znam tej pozycji. Podobno jest dobra, no ale tak jak mówię, co innego recenzenci, a co innego gracze. Także trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.